Cześć, witajcie na moim kanale. Dziś pokażę Wam, jak zrobić naklejki tylko z papieru z pomocą kredek, z pomocą nożyczek, z folią aluminiową, z klejem, z pomocą ołówka i gumki. Dobra, zaczynajmy. Na początku możecie się zastanowić, jakie chcecie mieć naklejki. Dobra, ja na przykład, żeby było mi łatwiej narysować, to mogę namalować serduszka. Więc malujecie na zwykłej kartce papieru serduszka, chyba że wolicie jakieś inne naklejki. Dobra, ja w takim razie maluję serduszka. Okej. Ja już narysowałam serduszka, pewnie nie widzicie. I teraz czas je pokolorować. Już pokolorowałam. Więc teraz biorę nożyczki i będę wycinać. Okej, ja już wycięłam. Moje serduszka są o tutaj. Może je sobie położę na kartce, żeby było lepiej widać. Teraz je chyba lepiej widać. Wyglądają one tak. Dobra. I teraz, jak już wycięliście, to pewnie macie tutaj takie po ołówku. No to trzeba je teraz wymazać, żeby nie były takie nieładne. Okej, ja już wymazałam. Teraz biorę folię aluminiową i klej. I teraz będę smarować serduszkę i przyklejać na folię aluminiową. Dajcie bardzo dużo kleju, bo jak dacie za mało, może Wam się nie udać. I teraz przyklejamy na folię aluminiową. Dobra, ja już przykleiłam. I teraz możecie mocno podociskać zakrętką od kleju. Zostawiamy to na 24 godziny. Po 24 godzinach i będziemy teraz patrzeć, czy nasze serduszka, wy możecie zrobić, jak mówiłam, inne, się udało. Ok, ja tutaj przetestuję na mojej bluzce. Odklejam sobie jedno serduszko. Mocno się przykleiły, ale to dobrze. Jak mam serduszko? Dobra, zobaczmy, czy inne się też udały. Tak samo udało się. I zobaczcie, mam serduszka na mojej bluzce. I co odpadają? Nie. Nie odpadają. Więc takie domowe naklejki prezentują się tak. I jeśli Wam się
podobał ten filmik, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Pa!